jak się tutaj przychodziło z koleżankami i kolegami, tak, mieszkając z bloku, się tu przychodziło na tą basztę, to baszta wyglądała w ten sposób, że jak się wchodziło, to to było puste. Były cegły, bez okien, bez szyb. No i no, praktycznie nie było, pusto. Rozpoczynamy sezon na Baszcie Rycerskiej. Z baszty mamy widok na Stare Miasto przede wszystkim. Widzimy nasz kościół przy rynku. Na samej górze mamy specjalną lunetę, z której bezpłatnie można korzystać. Zapraszamy na Wioskę Rycerską, która tutaj się dzisiaj odbywa. Jak widzimy, w tle jest alchemik, będą pokazy rycerskie. Kto mógł być rycerzem? No, rycerstwo tak jakby poniekąd z pochodzenia. Z pochodzenia, mianowicie jeśli ktoś był już rycerzem, to szkolił sobie kogoś od, że tak powiem, na początku był paź, który był na usługi. Później był giermek, osoba ważniejsza, już która pomagała, że tak powiem, zbroić się takiemu rycerzowi i też musiała mieć jakąś tam wiedzę na ten temat. I to jest takie wspierał, pomagał ubierać, troczyć różne naramienniki, czy to inne elementy zbroi. A później, kiedy już uznawał, zostawał pasowany na rycerza. Taka zbroja waży 25 do 30 kg, w zależności od wielkości rycerza. No ja akurat jestem troszkę szerszy, moja zbroja waży 30 kg. Zbroja kiedyś kosztowała nawet kilka wsi. Rycerze mieli miecze jako bardziej reprezentatywne, a ta broń służyła na polu bitwy. Miecze były bardziej do trenowania, do właśnie jakichś takich turniejowych pojedynków, bądź do ćwiczenia szermierki. Znam kowalstwo. To jest kute z kilka warstw materiału skłane ze sobą. Jest kute tak długo, aż jaś się splaszczy, zawinie na drugie, posypuje się specjalnymi tymi proszkami jakimiś tam, żeby to się razem zgrzało, nie? To tak zwane zgrzewanie kowalskie. O, takie kucie, takiego miecza. Jednemu człowiekowi wyjdzie przynajmniej za 3-4 dni.